Przepraszam, oddałem się lekturze. Słuchajcie, to co zaraz zobaczycie to refleksje, czyli ocenzurowana wersja refleksji. Materiał jest stworzony po to, żeby móc się spodobać algorytmom, bo wiemy, że teraz to jest najważniejsze na YouTubie. Żeby dotrzeć do ludzi, trzeba na początku spodobać się algorytmom. Dlatego usunęliśmy wszelkie fragmenty, które mogłyby wywołać jakiekolwiek emocje u widza. Stworzyliśmy papkę, która jest idealnie skrojona pod YouTube. Została ona okraszona specjalnymi materiałami ekstra, które stworzył Piotrek Szumowski, żeby jeszcze bardziej wkupić się w łaski algorytmów i robotów. Po to, żebyście wy mogli zobaczyć w pełni nieocenzurowaną wersję, która też jest dostępna na YouTubie. Link macie w opisie. Dlatego, cóż mogę powiedzieć, zasiadajcie do tej uczty, bawcie się. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Oczywiście mówię to w stronę algorytmów. Jest! O, Boże, co wy gadacie? Energia! O Jezu! Chcecie! Przestańcie! Co za energia! Przestańcie! Zaczyna się. No. Siemano Warszawa, witamy was bardzo serdecznie w naszym spektaklu. Nie bójmy się używać tego słowa. Spektakl stand-upowy, który będzie oparty o nasze różnice. O tym będziemy dzisiaj tutaj gadać. Tylko najlepsze i takie nowe w tym spektaklu będzie to, że my będziemy cały czas we dwójkę na scenie. Będziemy ze sobą gadać o swoich różnicach. To jest dla nas nowe, ale zajebiste, bo my zwykle jesteśmy sami na scenie, nie? Jesteśmy samolubni, myślimy tylko o sobie, a tutaj gdzieś będziemy musieli... To prawda, nawet słowie Leja jest słowo ja. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale słowo Szumowski jest słowo my. Jest litera M, która się czyta jak my, więc... I to jest pierwsza różnica między nami, że ja nie jestem fanem gier słownych, nie? Ty jesteś ogromnym fanem. Co to znaczy, że nie jesteś fanem gier słownych? Jak można nie być fanem gier słownych? O co ci chodzi? Nie lubię, wiesz, przeznaczyć czas, żeby je tworzyć i tak dalej. No. A jaki jest twój ulubiony typ kobiety? Nie przejmuj się, twoja odpowiedź nie jest ważna. Blondynki. Tak? Tak? Blondynki to twój ulubiony typ kobiety? To ciekawe. To bardzo ciekawe, bo mój ulubiony typ kobiety to Maciek. Że kobieta ma typa i ten typ ma na imię Maciek, jakby. Ulubiony typ kobiety to... Ja... Chcę, żebyście wiedzieli, ten żart nigdy nie dostał braw. To... Raczej to jest jeden z tych żartów, co długo dochodzi i później jak już dojdzie, to masz takie wyszedłeś, nie? Ale że ty nie lubisz gier słownych, to jest dla mnie niesamowite. Ciekawe, że te różnice wynikały naturalnie, nie? Ja gdzieś... Zupełnie nasze życie inaczej wyglądają. Też zauważyłeś to, że ja jestem dorosłym typem, stary. Ja mam obowiązki, ja mam garnitur. Rodzinę, mam dzieci. Ja umiem pierdzieć okiem. Tak jest, to jest. Naprawdę? Spektakl. Mało wam trzeba, żeby wam zaimponować. To jest... Tyle wystarczy. To jest, kurde, lata praktyki. Ile razy to ci się przydało w życiu? Regularnie, stary. Ostatnio puściłem dziewczynie oczko i bąka jednocześnie, było wspaniale. Stary, ja cenię swój czas wolny. Ja mam dużo wolnego czasu. Ja myślę, że już obejrzałem każdy film. Nie ma filmu, którego nie obejrzałem. Wszystkie filmy obejrzałem. Kojarzycie filmy? Ja obejrzałem wszystkie. Wymień mi jakiś film, ja go obejrzałem. Ostatnio oglądałem film, gdzie... Był Znachor. Znachor był w filmie. I przyszedł Znachor do typa i powiedział, wstań! Do typa powiedział, który siedział. To jest ważne, bo nie to, że... Gdyby stał i temu powiedział, wstań, to by było... Wstań! Mu powiedział i typ wstał. Nie? I masz taki sztos, bo był na wózku, to też jest kluczowe w tym. A, dobra. Ta informacja umknęła, no. No. Czyli jest osoba na wózku. Tak, i przychodzi Znachor. To jest w ogóle częsta scena w wielu filmach, nie? W sensie uzdrowienie, masz... I super, to zawsze fajna scena, że ty wstaje i masz taki z nadzieja na nas wszystkich, że gdybyśmy byli na wózku... Wstań! Krzyknął mu typ i typ wstał. Super scena. I masz takie... Tylko, jak mi nie, jak oni to nakręcili? Kumasz, o co mi chodzi? Bo my wszyscy przyjmujemy sobie to jako fakt, ale to musieli nakręcić. W sensie tam jest plan i
I wiesz, i ten typ musiał wstać z tego wózka, więc czy tam były sznurki? Pewno nie, uwłaczające. Czy to był CGI? Zakładam, że też nie. Drogie w chuj. Wiesz co chodzi? Że jak oni zrobili... Albo że... był to typ, który zagrał osobę niepełnosprawną. Że był to typ, który chodzi i zagrał typa na wózku. Rozumiesz? To jest jedna z teorii, no. Jak jedna z teorii? Prawdopodobnie masz rację, no. W sensie, analizując wszystkie... No a jak inaczej? No, sznurki. Albo zajebisty aktor. Zajebisty aktor też mógł być. Wyobrażasz sobie typa, który po prostu potrafi w roli wstać? Kumasz, że jest jest aktor na wózku, ale potrafi się tak wkręcić w rolę, że potrafi odegrać tą scenę, że wstaje. Jest na planie filmowym i reżyser mówi cięcie i on ma... Czy to nie jest? Wow. Mocno się wkręciłeś w ten żart. Mocno się wkręciłeś. Powiem ci, że nigdy go nie powtórzę. No? Nie ma takiej opcji. No. Ja ci powiem, to też niefortunne, bo ja stereo oglądałem drugi film. Aha. Gdzie typ wbiega w ścianę. Gdybyś mógł to... Żeby tak to zilustrować, nie? Jakby... Ale podstawowa różnica między nami to jest ta światopoglądowa, nie? Zauważyłeś? Że Piotrek nie wierzy w Boga, a ja, jak mówiłem, jestem z Podkarpacia, więc... Ja miałem wyjścia, ja muszę. Ale ty nie masz kompletnie potrzeby wiary w Boga. Nie. To jest niesamowite. Nie, zupełnie nie. Moim zdaniem świat bez Boga by się nie różnił. Gdyby okazało się, że Boga nie ma, nie byłoby zbyt wielu zmian. W sensie jakby, co by się zmieniło? W Sandomierzu byłby detektyw. Motto Polski byłoby krótsze. Honor ojczyzna. I byśmy mieli takie, czegoś brakuje. Ludzie by się częściej witali. Bo nikt by się nie żegnał. Tak jest. Jakby nie byłoby zmian. Świat nie różniłby się tak bardzo. A co by się zmieniło? Świat by zupełnie inaczej wyglądał bez Boga. Witamy na moim switasznym nowym kanale YouTube'owym. Dzisiaj robimy zakład, challenge o 100 zł. Czy da się odróżnić Pepsi od Coca-Coli? Wow! Ale będzie dzisiaj zabawa. Ale zanim to, pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał. No time to waste. Klikaj w ten dzwoneczek. A jak dzisiaj przybędzie mi 500 subskrybancji, to wtedy zrobimy kolejny odcinek. Czy da się odróżnić Miryndę od Fanty? Wow! Przejdźmy do odcinka. No dobra, kochani, no to robimy ślepy, to znaczy blind challenge, okej? Pierwsze, mam przeczucie, że to... Pepsi. To jest na pewno Pepsi. Rzeszego z lodówki. Pepsi. Okej, teraz numer dwa. To jest cola, to jest na pewno cola. Przestań już. Okej, cola, już czuję, że to cola. Taka cola zero. To była cola zero. Zero coli w tym było. Sprawdźmy, czy za trzecim razem się teraz uda. No dobra, no to moim zdaniem... Czekajcie, jestem gotowy. Okej, to jest cola, ale z puszki. Wszystko. Pepsi z puszki? To było Pepsi z puszki? Co to było? No nic, spróbujmy jeszcze raz. No dobra. To jest Pepsi Max? To jest chyba Pepsi Max. Czuję, że to było Pepsi... Mam rację? Okej, słuchajcie, wiem, że już kilka razy się pomyliłem, ale teraz jestem przekonany, że mi się uda. Moim zdaniem nie ma wątpliwości, że mi się teraz uda. To jest cola. To jest cola? Nie, to nie jest cola. To jest... Nie wiem, co to jest. To jest cola? No dobra, teraz jestem przekonany, że mi się uda. Pepsi! Była Pepsi! Na pewno to było Pepsi. Pepsi ma właśnie taki twardy smak. No dobrze, kochani, okazuje się, że to jest cięższe niż się wydawało, ale chyba osiągnąłem dobry wynik. Wy też spróbujcie tego w domu. Do innych rzeczy nie klękasz? Jak chcesz je za kanapą schować? I morderca, możesz też kucnąć wtedy, ale możesz też... Stary... Bańcu!
klękanie by zostało wymyślone. Religia nie wymyśliła klękania. Jakby pierwszy uczysz klękać, później uczysz się chodzić. Jakby bobasy wymyśliły klękanie. Mhm. Czyli jakby przyszło do robienia no, to miał być tak, w sensie potrafiłbyś klęknąć. W sensie to było takie... Myślę, że umiałbym klęknąć. To nie jest kwestia... Mówisz, ja bym po prostu dalej stał. I co, byś robił loda gigantowi? Pomyśl, zanim coś powiesz. Nie, ale stary, ja mam gdzieś sytuację, gdzie potrzebuję tego Boga. Gdzie, nawet dla komfortu psychicznego. Są takie sytuacje, na których nie masz wpływu. I gdzieś warto gdzieś, wiesz, dla nawet świętego spokoju, nie? Ja miałem ostatnio dwie takie sytuacje. Jak moja babcia trafiała do szpitala. I modliłem się za jej zdrowie. Szczerze się pomodliłem w szpitalu. I pamiętam drugi raz, tego samego dnia się pomodliłem. Bo wracałem ze szpitala i złapała mnie taka sraka na mieście, że po prostu dramat, nie? Ale dreszcze na całym ciele. Wiecie, który to jest moment, nie? Ale chodzi mi o ten ostateczny moment. Tam już nieważne, jak ściskasz, to już jest nieważne. To jest, wszystko jest w rękach Boga już, nie? To już jest nieważne, co tam robisz. Ja wtedy też się szczerze pomodliłem. Dużo szczerzej niż w szpitalu, nie będę ukrywał. Ja wtedy nawet miałem w głowie myśl, zabierz tą kobietę, jeżeli trzeba, jeżeli to jest... Jeżeli ja muszę cofnąć poprzednią modlitwę, błagam Cię, Panie Boże, tylko nie daj mi się zesrać na środku Krakowa, błagam Cię, Panie Boże. Więc to są, stary, te sytuacje, w których nie masz już wyjścia. Jesteś, wiesz, pod ścianą. Nie masz takich sytuacji? Znaczy, stary, chcesz na serio o tym porozmawiać? To zobacz, co Ty powiedziałeś. Ty powiedziałeś, ja wierzę w Boga wtedy, kiedy jest mi potrzebne. Dokładnie to powiedziałeś. Jest śmierć czyha za rogiem, to Ty będziesz miał takie, o, przeczytam sobie tą książkę i poczuję się lepiej, nie? Mhm. Ale, stary, czy nie masz jakby... Nie masz jakby świadomości, że jakby później ten moment się kończy i masz takie, co ja pie... Co to znaczy, będę jadł ryby w piątek, to pójdę do nieba? W sensie jakby... Ty musisz wiedzieć, że to nieprawda, nie? W sensie tak na takim poziomie, takim po prostu, że już... Ja nie rozumiem, czemu jest tak ciężko zaakceptować, że po wszystkim, wiesz, nie ma nic. Ja nie rozumiem, czemu jakby musimy jakby mieć tą książkę, która otuli nas strach, bo nic... Jakby nie może być tak, że nic później... Ja kocham nic. Wiesz, co lubię najbardziej robić? Nie ma nic lepszego, nie? Więc... Czy nic jest spoko, nic jest okej? Nic jest absolutnie spoko. Czyli po występie, jak będziemy się dzielić z biletów, to... Nie, to wtedy... Wtedy po chrześcijańsku. Wtedy... Czyli unikamy podatków. Ja sorry. Ja chciałbym. Ja chciałbym wierzyć w Boga. Możesz. Nieprawda. Możesz. Nieprawda, stary. Ja nie wiem, stary, mnie ta książka, mnie tak odpycha ta książka. Jest tyle nieścisłości w tej książce, jest tyle jakby rzeczy, które po prostu się nie zgadzają. Stary, wytłumacz mi to. Bóg stworzył świat w 7 dni, tak jest powiedziane? Ja rozumiem, że to jest metafora i że to jakby ten... Co więcej, jest powiedziane, Bóg stworzył świat w 6 dni. W 6 dni stworzył i 7 dnia odpoczywał, tak jest napisane? Jest napisane, że 7 dnia odpoczywał. To insynuuje, że on 1 dzień odpoczywał, tak? 7 dnia odpoczywał, 1 dzień odpoczywał. To nie jest tak, że on wrócił w poniedziałek. Kumasz, o co mi chodzi? W sensie, jakby on nigdy nie wrócił, a jest nie dociągnięć dużo błędów, po co były dinozaury, na chcą pandemię, dlaczego mój brat jest leworęczny, wiesz co chodzi, jakby... Jest to rzeczy... jest powód, że nie wierzysz w Boga? Zobaczysz, że twój brat pisze lewą ręką i masz tak, Boga nie ma. Absolutnie! Naprawdę? Tak. No tak, to zastanów się na tym. Bóg stworzył idealny świat i w pewnym momencie miał takie, ale zrobimy tak, że jedna ręka będzie sprawniejsza od drugiej. No jakby, co to jest za chory żart Boga? Że on mówi, ale... Większość będzie miała prawo, ale niektórzy lewą. I tak na chuj to robisz. Zobaczysz, jak odkryją nożyczki. Absolutnie tak. Stary, ja ci mówię o wielu takich błędach, takich po prostu, gdzie nikt nie zadaje tych pytań. Wytłumacz mi, stary, to, który mamy rok. Który jest rok? Który mamy rok? Jest rok 2022, tak, Michaleja? Bo tak. Co? Bo co się urodziło? Bóg się urodził 2022 lata temu, tak? To 2020. Czemu Boże Narodzenie nie jest 1 stycznia? No co? No co? A mylę się? Ja nie mam racji? Powinno być. Nikt nie zadaje tych pytań. Ja widzę, jak twoja wiara się chwieje. Jakby... Stary, ale nie, bo odwołałeś się do książki, że książka to są dyrdymały, ale nigdzie w książce nie jest napisane, że Bóg urodził się 1 stycznia czy 25 grudnia, bo to nie jest istotne. Więc nie możesz się przyważyć do książki. To nie jest argument co do książki.
W książce nigdzie nie jest napisane, że Bóg się urodził tam 1 stycznia czy 25 grudnia, bo to nie ma znaczenia. Ewidentnie nie przeczytałem książki, nie, jakby... To jak możemy dyskutować? Nikt nie... A ty przeczytałeś książkę? Oczywiście. O, całą? Tak. Od deski do deski? Przyrzeknij. Całą? Od deski do deski. Przyrzeknij teraz, na Boga. Przeczytałeś? Fragmentami. No właśnie! No co z tego? No jak to co z tego? No nie wydaje ci się to dziwne? Najważniejsza książka świata, ta, która ma nas zbawić, za którą pójdziemy do nieba. I nikt jej k***a nie przeczytał? Jakiej nikt nie czyta? To jest najpopularniejsza książka na świecie. Której nikt nie czyta. Nikt nie... Ani tygodnia nie było jej w top 10 Empiku. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ale ludzie nikt nie wie de facto, co tam jest. Jakby idziesz do kościoła, zawsze czytają ten sam fragment, jakby tylko jeden, wiesz, jakby... On nie, jest codziennie nowy fragment czytany. Nie, jak chodzisz raz do roku w ten sam dzień. Stary, mogliby coś pozmieniać. Mi chodzi o to, że moim zdaniem oni próbują coś ukryć. Jest coś w tej książce, tylko nie chcą, żebyśmy się... Dlaczego ona jest zawsze napisana małym druczkiem? Ja mam wrażenie, że to jest jakaś umowa, na której chcą mnie... Ja połowy słów nie rozumiem. Co to znaczy Koryntian? Czy na tym już... Naprawdę? Co to twoim zdaniem znaczy Koryntian? Co ty? Skrzynka pocztowa, listy do Koryntian. Nie wiem, jakby... Mordo. Ja ci tłumaczę. Ja, stary, ja chciałbym wierzyć w Boga. Ja ci mówię, z tego co rozumiem, nawet w tej książce jest napisane, że wiara to dar. Tak jest powiedziane. Powiedziane, wiara to dar i co więcej jest powiedziane, że jak nie wierzysz, to idziesz do piekła. Czyli co, nie dosyć, że nie dostałem prezentu, to jeszcze idę do piekła? Co za chuj? Ale to nie jest tak, że jak nie wierzysz, to idziesz do piekła. Na maksa tak jest, Michałdeja! Pierwsze przykazanie, nie będziesz miał obcych bogów cudzych przede mną, strona czwarta. Ale to nie są warunki dostania się do nieba, przykazania. Tam jest siódme przykazanie, nie kradnij. Co, ja dzisiaj pójdę do piekła tylko dlatego, że kradnę to show? Tylko dlatego, że... Stary, no nie, no nie. No nie. Wow. Wow. Nie, Michał, dlatego, że skradłeś mi serce. O. No. Top 10 polskich cyfr. 10, 4, czyli tylu, ilu kiedyś było króli, plus 1. 9, 7, tyle co grzechów głównych, jednak prawdziwym grzechem jest nie znać tej liczby. 8, 1, pozornie to po prostu zwykła kreska, ale jak przyjrzysz się bliżej, możesz zobaczyć też podstawę i daszek. 7, 5, przez dyslektyków często mylone z dwójką, zwłaszcza jak muszę ją przeczytać na mikrofalówce. 6, 9, to po prostu 6 do góry nogami. 5, 6, to po prostu 9 do góry nogami, cyfra szatana. 4, 3, czyli tylu, ilu było pancernych, gdy jeden z nich zginął. A teraz trzymajcie się, bo numer 3. 8, czyli przewrócona nieskończoność. Niektórzy mówią, że w zapisie jest to liczba dwa razy cięższa od zera. Dwa, dwa, to oczywiście dwa razy tyle co jeden. 1 to nic inne jak 0, czyli perfekcyjne koło i 0 wad. Nie, no dobra, ale co ty mi mówisz? Że możesz łamać przykazania i iść do nieba? Możesz nie wierzyć i iść do nieba. To nie jest prawda. Oczywiście, oczywiście, że nie. W sensie, według oficjalnej doktryny Kościoła katolickiego, muzułmanini nie idą do nieba. Muzułmanini pewnie nie, ale... No. Ale muzułmanie tak. Ale muzułmanini... Może ustalmy na początku... Muzułmanie? Muzułmanie nie. Muzułmanie nie idą do nieba. Muzułmanie nie idą. Przeczytałeś muzułmanie idą. Nie. Muzułmanie idą. Nie, muzułmanie... Ludzie wiary islamskiej. A muzułmanini? Ustalmy na początku to. Czy muzułmanini... Muzułmanini to jedzą panini? Absolutnie. Oni zawsze chodzą... Właśnie o to chodzi. Jeżeli jesteś dobrym muzułmanininem, robisz świetne paninini, to możesz, wiesz, spotkać bogini nini. W sensie, dlaczego nie? To nie jest prawda. Oczywiście, że jest. Oczywiście, że nie jest. W sensie, ty mówisz o swojej interpretacji, a ja ci mówię o tym... Ja ci mówię, że według doktryny katolickiej niewierzące osoby, to chyba nawet Sobór Watykański II bodajże to ustalił. Nikt nie wie, co to jest Sobowtór Watykański. Nie wymyślaj słów.
stary, ja ci mówię, co papież mówi. Papież, stary, papież mówi, że muzułmanie nie idą do nieba. Tak powiedział. Wczoraj do mnie zadzwonił, powiedział, stary, muzułmanie nie idą do nieba. Mówi wręcz odwrotnie, mówi stary. Dokładnie przeciwnie. To nie jest kwestia... Ale ja ci podaję fakt, czy się ze mną kłócisz. Nie, ale ja ci kłócę, bo ty nie masz racji. Czy ktoś może mi to potwierdzić? Ale nie pytaj się innych, ja ci mówię, jak jest. O, tak! Nie pytaj się innych, tak? To jest to sobie najbardziej w tym kościele całym. Nie pytaj się innych, zamknij oczy, zamknij mordę, wrzuć na tacę i nie zadawaj pytań. Może zadajmy pytanie. Może dowiedzmy się czegoś. Wiesz, chodzi? Ja ci powiem, że to jest to, co mnie najbardziej... Ja pomijam książkę. Ja rozumiem, interpretacja twoja, inna, jakby twoja, szczerze, jest najbardziej przystępna dla mnie. Najbardziej lubię z tobą o tym rozmawiać, bo masz otwarty na to umysł. Ale stary, ja pomijam książkę. Ja mówię o wydawnictwie. Stary, gdyby jakakolwiek inna książka miała to samo wydawnictwo, to byśmy już nie czytali tej książki. Turkmenistan to kraj znajdujący się na mapie świata gdzieś pomiędzy lądem a ziemią. Wszyscy słyszeliśmy jego nazwę, ale co tak naprawdę o nim wiemy? Ile zarabia przeciętny Turkmenistańczyk i na co idą te pieniądze? To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jest dzień 1 grudnia 2023 roku. Przeciętne wynagrodzenie Turkmenistańczyka wynosi 1270 zł. To może wydawać się mało, ale tylko wtedy, gdy nie znamy przeciętnych cen w tym kraju. Pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, to oczywiście, ile kosztuje jajko? Tuzin, czyli 12. 12 jajek, czyli tuzin. W Turkmenistanie kosztuje 27 zł 38 groszy. To znaczy, że jedno jajko kosztuje 2,28. To znaczy, że przeciętny Turkmenistańczyk jest w stanie kupić 557 jajek rocznie i zostanie mu 1/10 jajka. Ale to nie wszystko. Z każdego jajka może wykluć się kura. Przeciętny koszt 450 gramów piersi kurczaka w Turkmenistanie to 19 zł 50 groszy. Jeżeli przeciętny Turkmenistańczyk nie zje połowy swoich jajek i pozwoli na to, żeby kury się wykluły, to będzie miał 228 kur. Przeciętna kura na świecie waży 3 kg. Posiada dwie piersi, skrzydełka i inne jadalne części. Możemy zatem śmiało założyć, że wartość jednej kury nie jest mniejsza niż 96 zł. Zakładając, że przeciętny Turkmenistańczyk sprzeda wszystkie swoje kury po rynkowej cenie 96 zł, w skali roku będzie mógł liczyć na dodatkowy przychód 21 888 zł. Jednak żeby te kalkulacje były kompletne, trzeba zwrócić uwagę na koszt przechowywania kur. Budowa kurnika to przeciętny koszt 1000 zł. 230 kur to 23 kurniki. 23 razy 1000 to 2300 zł. Trzeba jednak pamiętać, że kurnik też musi być zaopatrzony m.in. w siano. W internecie można przeczytać, że kurczęte brojlery na 1000 m2 powierzchni posadzki w kurniku potrzebują 5 ton materiału, by mieć zapewnioną warstwę ściółki o grubości 5 do 8 cm. Ptaki hodowlane wymagają podwojenia tej ilości, by mieć zapewnioną warstwę ściółki o grubości 8 cm. Nie do końca rozumiem tych informacji, jednak wiem, że według portalu sprzedajemy.pl 5 ton siana kosztuje 250 zł. Zaskakująco tanio. Trzeba jednak uwzględnić koszt dostarczenia tego siana tym kurom. Oprócz kosztów transportu, robocizny i czasu, trzeba przede wszystkim uwzględnić koszt konia. Ile koń będzie jadł siana, tak zwany podatek konia. Jeżeli wziąć wszystkie te liczby pod uwagę, to przeciętny Turkmenistańczyk zarabia 1270 zł podstawowego wynagrodzenia, do tego 21 888 zł przychodu z kur i trzeba odjąć koszt siana 250 zł oraz ubytek na rzecz koni kolejny 250 zł. To daje nam liczbę 22 658 dochodu rocznego. To może wydawać się mało, może wydawać się dużo. Jedne co jest pewne, to że to wszystko oznacza, że gdyby nie koń, to każdego roku przeciętny Turkmenistańczyk byłby w stanie powiedzieć szachmat. Stary! Ale zobacz co robisz, stary. Wychodzisz i powiesz, o kościół jest zły i powiem te same argumenty co wszyscy. Wszyscy się ze mną zgodzą i wyjdę na bohatera. Stary, to jest łatwe. Teraz to jest skompromitowana instytucja. Teraz wyjść na scenę i powiedzieć, że kościół jest to, stary, to jest zbyt łatwe, po prostu. No ale to nie jest...
To nie jest kontrargument. No ale... To nie jest kontrargument, nie powinno być. Nie możesz powiedzieć, o, łatwe jest i co? W sensie, nie powinno być łatwe atakowanie Kościoła. Nie w sensie, to nie jest... Gdybym ja kradł lodówki i ktoś by do mnie podszedł i powiedział, czy ty właśnie kradniesz lodówkę? I ja bym miał takie, o, łatwo! Czy mnie atakować, jak widzisz, że kradnę lodówkę? To nie znaczy, że nie kradnę lodówki. Tak, a jeżeli byś robił dobre rzeczy w życiu i z***ł lodówkę, mielibyśmy oceniać cię tylko przez pryzmat tego, że zajebałeś lodówkę. Oni ukradli f*** lodówek. Ja wiem, tylko rozliczamy tylko ze złych rzeczy. W sensie, żeby nie było. To jest skompromitowana instytucja, która mnie też f***a. W sensie, jak widzę na przykład biskupa Jędraszewskiego, którego nie trawię, ostatnio wyszedł na jednej konferencji, bo teraz jest kryzys powołań i wiary w kościele ogólnie, nie? Ludzie odchodzą i on wyszedł na konferencję i powiedział, że kryzys powołań jest spowodowany przez Netflixa. Kumacie, że to Netflix blokuje głos Boga. To jest jego rozwiązanie. Netflix nie jest w stanie blokować dzielenia kont na 4 osoby, nie? Ale jakimś sposobem blokuje głos Boga, nie? Jakie to jest durne. Ja mam tak w głowie, że może to Bóg nie chce powoływać do takiego kościoła. On widzi, co się dzieje, chce, żeby to się żeby na tym powstało może coś lepszego. No dobra, ale jeżeli ty to widzisz, jeżeli widzisz, jak skompromitowana jest ta instytucja i liderzy, to jakby czemu ty nie odejdziesz? Gdzie będzie twoja... Znaczy, to nie jest dla mnie, wiesz, sposób, nie? Że odejdę. Ja chciałbym pomóc bardziej i myślę, że od środka bardziej pomogę. Niż, w sensie, ja się nie dziwię, że ludzie odchodzą, ale dla mnie to jest, wiesz... Ja nie przestanę być Polakiem, bo rząd jest chuj, nie? Nie wyprę się od razu wartości tylko dlatego, że ktoś z góry kieruje w sposób, który mi się nie podobał. W sensie, wiesz, były sytuacje... Pamiętam mój przyjaciel z Podkarpacia. Razem się wychowaliśmy. I napisał mi w 2019 roku, czy odchodzę z kościoła, bo on odchodzi z kościoła, bo jeden ksiądz w Koszalinie spalił książkę Harry'ego Pottera. I on miał tak, mam dość mnie. I on tak naprawdę to przelało twoją czarę ognia? Naprawdę to jest to... Dlaczego kościół pali książki Harry'ego Pottera? Bo więcej osób czyta Harry'ego Pottera? O to chodzi? Tak walczą z konkurencją, no. Nie, bo... Ten ksiądz miał taką interpretację, że to otwiera na wiesz, na jakieś złe moce, więc to trzeba spalić. No właśnie, o to mi chodzi. Bo to jest, że kościół jest zawsze jakby Halloween, czary są złe, to wszystko. A czym się różnią czary od cudów? Nie, no bez kitu. No jak Jezus rozmnożył ryby i wszyscy mieliśmy takie, o cud, zajebiście. A gdyby rozmnożył ryby i powiedział hokus pokus, to byśmy mieli takie czary! Czary! Widziałem, że czarował, miał. Różkę w gaciach i szpiczasty kapelusz, to czarownik był. Czy ty mnie pytasz, czym się różni Jezus od Harry'ego Pottera? Naprawdę to jest twoje pytanie? W zasadzie tak, no. Harry Potter to jest postać fikcyjna. Absolutnie nadzieję, mi wystarcza. Mam nadzieję, że tutaj zamknąłem tą dyskusję. Nie, ale stary, mnie to rozbawiło, że wiesz, że to był dla niego powód. W sensie, ja też od razu mu odpisałem, bo my... I dałem mu ten przykład, że my w Radymnie mieliśmy OSP. Ochotniczą Straż Pożarną, nie? I tylko, że w OSP źle rozkminili finansowanie, bo w OSP płacą za godzinę pożaru. Co jak możemy się domyślać, wpływa wyjątkowo na produktywność strażaków, nie? Jeżeli mają płacone od godziny. I każdy pożar u nas, gdzieś stary taki wychodek, na końcu posesji drewniany gdzieś płonął, 8 godzin to gasili, kumasz? Całonocna akcja, potem się okazało, że to jeden z OSP to podpalił, żeby mieć, wiecie, robotę. Tylko, że wtedy nikt do mnie nie podchodził i mnie nie pytał, czy przestanę wierzyć w misję gaszenia pożarów. Czy nie będę wspierał straży pożarnej, bo jakiś typ okazał się Rozumiesz, o co mi chodzi? Cześć, witam w tutorialu, jak zrobić filmik kompatybilny z zasadami YouTube'a. Najważniejsze to jest, że musisz się spodobać reklamodawcy. No na pewno nie można ryzykować, na pewno nie można mówić rzeczy, które mogą potencjalnie źle wpłynąć na odbiorcę. Pytanie w takim razie brzmi, jak mówić tak, żeby nic nie mówić? Najważniejsze w momencie, kiedy nic nie mówisz, jest, żeby nie mówić rzeczy, które już mogłyby być w jakimś stopniu powiedziane, że to już jest już niby powiedziane, ale... Na dobrą sprawę, ty musisz na to spojrzeć z innej perspektywy, z takiej perspektywy, żeby to nie było zrobione w taki sposób, że ktoś by mógł na to spojrzeć i zrozumieć reklamodawca, który się na to patrzy później, żeby to jednak, jakby wszystko, co mówisz, żeby to miało
jakiś jakby to, co mówię, prawda? To, co jest najważniejsze w tym, czyli taki po prostu kierunek, żeby to szło w jakimś takim miejscu, żeby odbiorca, który tego słucha, żeby on... żeby one ze sobą były jednocześnie, prawda? Pozwolę sobie od początku powiedzieć, bo tutaj się przejęzyczyłem. Cześć, witam w tutorialu, jak zrobić filmik kompatybilny z zasadami YouTube'a. Najważniejsze to jest, że musisz się spodobać reklamodawcy. No na pewno nie można ryzykować. Na pewno nie można mówić rzeczy, które mogą potencjalnie źle wpłynąć na odbiorcę. O czym tutaj w ogóle się mówi i rozmawia, o, nagle coś powiesz, prawda? Ty musisz cały czas tworzyć i ładny obrazek, no. I żeby to wszystko było... Żeby one po prostu miały pewną jakość. I co to znaczy jakość, prawda? Idealny dźwięk. Piękny krajobraz. Nieważne, co mówisz, więc jak ty to mówisz, jak ja to mówię. No ja to mówię w taki sposób, żeby nie było ważne, co mówię. Zrobienie dobrego tutoriala to też nie jest prosta sprawa. Słowem podsumowania jakby zakończyć to i jakoś to nakreślić, żeby to wszystko jakby wybrzmiało. Trochę mówimy sobie, o, to mogłoby być krótsze. Nic nie powiedziałeś, dokładnie, nic nie powiedziałeś. To o to chodzi, żeby robić treści i nic przy nich nie mówić. Coś powiedziałeś. Zobaczycie, że na tym filmiku nie będzie żółtego dolara. Bo to jest to, co YouTube kocha. Stary, ja wiem, jaki jest Kościół. Ja się nie dziwię, że ludzie od niego odchodzą. Tylko, że zauważ, że teraz każdy patrzy z jednej perspektywy. Wszyscy mówią o tym samym. Rozliczamy 2000 lat Kościoła, ale tylko za złe rzeczy. Nikt nie wychodzi, zwłaszcza na scenę stand-upową, nikt nie wychodzi i nie broni Kościoła. Nikt tego nie robi. No ale co chcesz robić? Chcesz bronić Kościoła? No to... Znaczy nie ma zbyt wielu punktów, które można się zaczepić. Ale w sensie... Chodzi o to, że... Kościół mógłby być gorszy. My naprawdę nie doceniamy, jak Kościół się powstrzymuje. Naprawdę. My mamy tak, Kościół jest zły. On mógłby być bardziej zły. I my naprawdę nie doceniamy. Jakie są zarzuty do Kościoła? Że jest pazerny, tak? Że jest nastawiony na hajs, czarna mafia i tak dalej. W sensie 100%. Mógłby być bardziej pazerny. Się mógłby bardziej to wykorzystać, ale nie chce, bo jest skromny. Bo... W sensie jest tyle... W sensie jakby był pazerny, to by wprowadził lokowanie produktów w Kościele. To jest, czemu nie ma jeszcze tego w Kościele? To jest idealne miejsce na product placement. Że wyszedłby gościu, Jezus umarł na krzyżu. Ale to nie gwoździe go przybiły, lecz twój grzech. Ale jeżeli gwoździe, to tylko Stalbut, najlepsza jakość. Przecież to jest idealne miejsce. Każdy Jezus w kościele wisi z gołą klatą. To można wykorzystać jako zawodników MMA, jakieś blachotrapy z... Burak dieta na brzuchu. Na górze zamiast Inri, Beko. W sensie niech księża pokolędzie termomiksy. Czemu nie? W sensie wtedy... Wtedy byśmy mogli powiedzieć, o, Kościół jest pazerny, jest nastawiony na... Ale on nie. On jest skromny. W sensie, on ma zasięgi jak Google, jak Amazon. To są miliardowe zasięgi, stary. Których nie wykorzystuje. Każda inna firma to wykorzystuje. Bo zobacz, co Kościół... Co my robimy w trakcie spowiedzi? My mówimy właściwie swoje zachowania konsumenckie, nie? My mówimy, z czym mamy największy problem. Kościół tego nie wykorzystuje, a to jest najlepszy marketing. Marketing szeptany. Dokładnie. Więc my mówimy swoje grzechy i Kościół on chce czyścić tą historię przeglądarki, nie? On czyści te ciasteczka. Każda firma wykorzystuje te informacje, nie? Kościół tego nie... W sensie on mógłby. W sensie, chodzi mi o to, że jak dzisiaj pokażemy to inaczej, to wydaje mi się, że będzie bardziej wyraźne. W sensie spowiedź, lokowanie produktów przy spowiedzi, grzech, rozumiesz? Co to serio? Skitur. Tak, masz konfesjonałem, co ty na serio, ja mam to...
to zrobić? Po prostu przyjdź, wejdź, wejdź, proszę. Puk, puk. Kto tam? Mordo, to ja, to... To ja jestem, to... Ja tylko udawałem. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Nawzajem. Przybierzeli do Betlejem. Dawno nie byłem u spowiedzi. I od tamtego czasu popełniłem grzechów, no co dużo mówisz. I między innymi paliłem papierosy. Związane nałogiem papierosowym. O to mi chodziło, tak. No, sam bym lepiej tego nie powiedział, no. Co ja ci to mogę dać? Nie wiem, czy... Słyszałeś kiedyś o Ejkosach? To jest takie nowe... Nowe rozwiązanie, także tam masz 4 próbki pod klęcznikiem. Także sobie weź i idź w pokoju. Palić. Bo Ejkosy można palić w pokoju. Wow! Wow! Czy ja jeszcze muszę, czy nie mam, ja muszę jeszcze pocałować szalik na koniec, żeby mi oddać grzechy? Szalik? Szalik, normalnie no. Legia Warszawa, szalik, normalnie szalik. No co ty, żałujesz się szalik, żeby oddać grzechy? Jakiego księdza ty byłeś, że ksiądz zrobił? A teraz cały mój szalik. No co się śmiejesz, nigdy nie byłeś u spowiedzi, się całuje szalik księdza. Żeby ci oddał grzechy. Czy ty byłeś w konfesjonale, czy w kiblu na stadionie? To na początku... To sobie wyjaśnijmy. Czy tam była kratka, czy taki otwór na poziomie krocza i miałeś tak... w sumie to się nazywa Glory Hall, więc... może do tego prowadzić. Dlaczego ty się ze mnie śmiejesz? Ty, grzeszniku. To jest stuła. Stuła, to nie jest szalik, to jest stuła. To ma swoją nazwę, to jest stuła. Czy to dziwne, że on miał na sobie tylko stułę? Był cały nagi i kazał całować w stułę? To był dziwny wieczór, nie wiem, co ci mam powiedzieć. Jak często chodzisz do spowiedzi? Jak czuję potrzebę. To nie jest odpowiedź. Chcę liczbę. 3. To dużo albo mało, zależy na ile. No dokładnie. Ja za mało lata chodziłem do spowiedzi i zawsze mnie to, nie wiem, nie lubiłem tego. Nie lubiłem, bo zawsze jakby mój ojciec był wierzący i ja musiałem iść i później przychodziłem i właśnie ksiądz właśnie, wiesz, jakie grzechy popełniłeś? Ja mam takie, no, żadne, bo mam 7 lat. Jestem dosłownie definicją niewinności, jakby, jakie grzechy popełniłem? Pycha. No takie, z wami się nie da k***a wygrać. No ja w pokoju sprzątałeś i mówię, no nie, ale salon też jest brudny, więc to jest jakby... Nie wiem. Ja stary, ja powiem wam coś, co ty już wiesz, ale... A, to jest duża wiadomość, no. Także się przygotujcie, bo to jest duża wiadomość. 4 miesiące temu się ohajtałem. Tak jest! No właśnie, ja nie jestem pewny tej decyzji, co nie? To jest to, co zauważyłem, że jak mówisz ludziom, że się ohajtałeś, to ludzie ci gratulują. Zawsze, o, takie brawo, ohajtałeś. Wy nawet nie znacie. To jest tyran, nie? Ja czasem nie wiem, czy po moim policzku leci łza, czy jej mela. To jest po prostu... Nie, żartuję. Żartuję, kocham ją. Oczywiście, że ją kocham, nie? Ale też na maksa boję się tej decyzji. Bo co to znaczy, że się hajtasz? Co to znaczy? To znaczy, że ty mówisz drugiej osobie, będę cię kochał na zawsze. To jest to, co ty mówisz. Będę cię kochał na zawsze. Ja tego nie wiem. Na zawsze to jest długo. Na zawsze to jest dłużej niż wieczność. Ostatnio stałem w kolejce w wieczność i to nawet nie było na zawsze, więc mam takie... Ja nie mam tatuaży. Ja nie mam tatuaży. Bo jak ktoś się mnie zapytał, ty chcesz tatuaż, to mam takie, na jak długo? Na zawsze. To nie chcę. Wiecie, co jest na zawsze? Trauma.
blizny. Śmierć. Wiecie, co jest ulotne? Szczęście. Gdzieś tu, k***a, jest podpowiedź. Moim zdaniem powinniśmy się hajtać bardziej na czas określony. Moim zdaniem powinniśmy sobie mówić, będę cię kochał do końca miesiąca. Później z chłopakami jadę do Berlina i później jak wrócę, to znowu chcę cię kochać, nie? Ale... Wiesz, a my gratulujemy ludziom ślubu, nie? Jakby to jest dopiero sam start wyścigu. Nie dostajesz medalu na starcie, dostajesz puchar na mecie. Moim zdaniem powinniśmy gratulować rozwodu. Na zasadzie zajebiście. To biegłeś. Trochę szybciej niż się spodziewaliśmy. Ale sztos, teraz robimy imprezę, nie? I dopiero wtedy robisz wesele. Nie ma pierwszego tańca, jest ostatni. Ale tak samo niezręczny, z innych powodów, nie? Ty się przecież do ucha przytyłaś, ona ci mówi, zawsze kochałam twojego brata. Nie wiem, też nie zrozumcie mnie źle, nie? W sensie nie chcę, żeby to wybrzmiewało na zasadzie, a baby, nie da się z nimi. To nie jest to, co ja chcę powiedzieć. Nie jest to, co ja mówię. Ja naprawdę kocham. Ja naprawdę kocham. I gdybym miał opcję, że będę mógł ją kochać do końca życia, oczywiście, żebym to wybrał. Kto by tego nie wybrał? Każdy by tego chciał, kochać siebie na zawsze. Ale... Ja też kochałem swój pierwszy samochód. Pamiętacie pierwszą furę? Pamiętacie pierwszą furę, jakie to jest zajebiste uczucie, jak masz pierwszą furę i chcesz, żeby każdy cię z nią widział. Chcesz, żeby każda podróż dłużej trwała. Mi ludzie mówili, że jest stuknięta, ja tego nawet nie widziałem. Ja kochałem ten samochód. Ale w pewnym momencie coś zaczęło się... W pewnym momencie zacząłem jeździć i było takie stoko, 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 stoko. Stoko, 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 stoko. Znowu nie wyniosłeś śmieci. Stoko, 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 stoko. Wstawałem rano, była obsrana przez ptaki. I wiadomo, naprawiałem, czyściłem. Nie jest tak, że raz się coś zepsuło i powiedziałem, koniec, basta, naprawiałem, czyściłem raz, drugi, wiadomo, że tak robiłem, ale w którymś momencie miałem takie, to jest studnia bez dna. Ile to pali, nie? I wtedy pojawiła się opcja, że mogłem wypożyczyć samochód. I ja wiedziałem, że nikt się nie dowie, nie? Ja wiem, że teraz możecie mnie oceniać. Myślę takie, o Piotrek, jak mogłeś, ale ja nie żałuję. Jakby ja mam ziomków, co jeżdżą Uberem i... Ja mam ziomków, co używają transportu publicznego. Trochę patologia, ale... Ja nie żałowałem tej decyzji. Bo ja znowu chciałem pojechać dalej, ja znowu chciałem, żeby podróż trwała, znowu muzyka zaczęła brzmieć, znowu... Nie wiem, bagażnik sam się otwierał, cokolwiek, nie? Jakby... Przyszedł moment, że to się skończyło i może nawet stęskniłem się za tym pierwszym samochodem. Może sobie nawet pomyślałem, że tym razem dam radę, tym razem to udźwignę, tym razem będzie okej. I na początku tak było. Na początku znowu wróciła radość, znowu wróciła, ale bardzo szybko też wróciło to stoko, 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 stoko. Stoko, 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 stoko. Znowu nie zadzwoniłeś do mojej matki. Stoko, 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 stoko. W środku. Stoko, 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 stoko. A może przyczepkę ogarniemy? Jaka przyczepka? My ledwo we dwójkę dajmy radę, nie? Ja już pamiętam, jak każdy dzień był gorszy od poprzedniego. Ja już pamiętam, jak każdy dzień po prostu padał deszcz i wiedziałem, że każda podróż skończy się na poboczu, gdzie my będziemy stali i się kłócili i wszyscy będą jechali i się na nas patrzyli. Ja nie wiem, dokąd oni jechali. Ale ja chciałem z nimi. No wtedy na tym poboczu pierwszy raz miałem tą myśl. Nie wiem, czy ktokolwiek z was kiedykolwiek miał tą myśl, ale ja pamiętam, jak wtedy na tym poboczu, jak już po prostu każdego dnia już wtedy sobie pierwszy raz pomyślałem,
że może ona coś za dużo czasu spędza u tego mechanika. Że może ten mechanik nie ma szczerych intencji, nie? Że może to nie jest moja wina. Ja też znałem tego mechanika. Znałem go, był u mnie na chacie, hajs mu pożyczyłem. Gitarę mu dałem. Wiadomo, na początku jest... Na początku masz takie, o, jak mogli mi to zrobić, a... Ale ja też pamiętam tą drugą myśl. Nie wiem, czy ktokolwiek z was kiedykolwiek miał tą drugą myśl, ale ja pamiętam tą drugą myśl, która przyszła później. Pamiętam tą drugą myśl, kiedy sobie pomyślałem. A może ją weźmie? I wziął. I byli szczęśliwi. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nic nie jest na zawsze. Nic nie trwa wiecznie. Nic nie jest... Ja wiem, że niektórzy z was się teraz na mnie patrzą i macie takie, Piotryku, przedmiotawiasz kobiety. Stuku, 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 stuku. Ja wam mówię, że ją kocham. To jest to, co wam mówię. Ja ją kocham z całego serca. A i tak widzę, jak nawet najszczęśliwsze dni potrafię spi***ć, nie? Widzę te nawet najlepsze dni. Najszczęśliwszy dzień, wszyscy ci mówią, że to jest wesele. To nieprawda. To jest dzień, w którym się oświadczasz. Wtedy jesteś najbardziej zakochany. Wtedy jest najszczęśliwszy dzień mojego życia. I tak potrafiłem coś, nie? I tak potrafiłem. Ja pamiętam, że się oświadczyłem i wszystko super. Pojechaliśmy do moich rodziców i ja byłem taki zadowolony. I wszedłem do domu rodziców i miałem takie, rodzice, będzie nowy członek rodziny. I moja mama miała takie, Magda jest w ciąży? Ja mam takie, nie, chodzi mi o nią. Ja jestem ciekawy, czy Magda ci kiedyś tak zrobi, że podejdzie do ciebie Piotrek, będzie nowy członek rodziny. W sensie, że będzie w ciąży? Nie, ciebie... po prostu tego typa, wiesz, to jest... Wow. Poznałeś kiedyś Maćka? Słyszałem, że to jest twój ulubiony typ kobiety. Wow. Nawet nie jestem zły, jeżeli mam być szczery, to... ty miałeś zupełnie inną drogę, co nie? W sensie, że ty... Czy to prawda, że ty nigdy nie jeździłeś samochodem przed kupnem? No. Bo ty mówisz, że ty nawet nie oglądałeś samochodów, nie? W sensie... Znaczy, ja w ogóle długo nie miałem samochodu, wiesz? Ja po prostu stałem na poboczu i machałem ręką. To było wszystko, co robiłem. Czy ty... Ale... Czy jeździłeś samochodem przed kupnem? Powiedz szczerze, powiedz prawdziwą prawdę. Znaczy, ja nie wiem, gdzie jesteśmy w metaforze tak naprawdę. Czy jeździłeś samochodem przed kupnem? Włożyłem kluczek, ale nie odpaliłem. Tak? W sensie... Nie zalałem. Nie zatankowałem. Kto tankuje samochód i daje komuś innemu odjechać? Nikt tak nie robi. O czym ty mówisz? Czy ty jeździłeś samochodem przed kupnem? Nie wiem. Usiadłem mi na masce. Nie, chodzi mi o to, że... Ja nie wiem, gdzie jesteśmy w tej metaforze, ale jeżeli pytasz o to... Nie uprawialiśmy seksu do ślubu. Jeżeli o to pytasz, to tak, no nie uprawialiśmy. Nie o to pytam. Pytam! Nie, tak, o to pytam, spokojnie. O to pytam. Tak, wow. No, o to pytam. Wow. No. Wow. Tak było. Dlaczego? Jak? Jak i dlaczego? Ale też dlaczego? Ale też jak? W sensie nie zapomnijmy o jak, ale przede wszystkim dlaczego? Dlaczego? Zacznijmy od dlaczego. Dlaczego i jak? Dlaczego jak? Czemu byk? ale dlaczego? Chyba tyle pytań, Piotrek, na pewno nie wiem, na które... Nie, ja wiedziałem, że ona po prostu zawsze tak chce. Zawsze tak chciała, żeby mieć jedynego faceta na całe życie, żeby to był jej mąż. Ja też tak chciałem, żeby moja żona była na całe moje życie. W sensie jedna kobieta na całe moje życie. Tak chcieliśmy i po prostu... Dlaczego? Nie, ja się całe życie spotykam z szyderą, jak o tym mówię, ale stary, to jest najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. To jest zajebiste, nawet z praktycznego punktu widzenia, stary. Ona nie ma porównania. Masz, ona myśli, że ja jestem duży. Czyli nie możesz być chujowy w zawodach, jeżeli tylko ty w nich bierzesz udział, nie? Tylko ja jestem na tablicy wyników, stary. Ja biję swoje rekordy. To jest, ja stworzyłem sobie własną olimpiadę. To jest, znaczy paraolimpiadę, ale chodzi mi o to, stary, że jesteśmy 11 lat razem. My jesteśmy dalej szczęśliwi, zakochani, mamy dwójkę dzieci, dwa razy
jest super. Naprawdę, jest idealnie. I to jest jeden z najlepszych moich... Czy ty k***a śpisz, czy mi się wydaje? Wow! Wow! Ty spa... Wow! Wow! Czy to jest... Czy to jest... Czy to jest... O mój Boże! Nie, mówię, nie. Czy ty jesteś... Czy to jest Tomasz? Czy ty jesteś... Czy to jest Tomasz Kot, czy mi się wydaje? Czy ty spałeś, czy mi się... Ty spałeś, ja widziałem, że spałeś, bo ty się obudziłeś. Nie możesz mówić, że nie spałeś, skoro widzę, że się obudziłeś. Ja widziałem, jak gdzieś oczy otworzyły. Wow! Abnegatem. Ja! No, w pierwszym rzędzie! Wow! Ja to już stąd, żeby nie było, ja to stąd już widziałem i w ogóle nie chciałem panu przerywać, także pan... na ludzie. Także... Ja tylko chciałem... Ja jestem chłopakiem z Podkarpacia i... Czemu spałeś? Czy ty jesteś jakimś cukrzykiem, czy coś takiego? W sensie, czy potrzeba ci cukru, czy jakby soku, czy... Ale czekaj, czy jest różnica między cukrzykiem a cukrzykiem? To mnie też ciekawi. No każdy cukrzyk jest ale... Ja nie chcę. Dlaczego nie skłamałeś teraz? No mogłeś powiedzieć, że jesteś cukrzykiem i wtedy by było takie, o, okej. Okay, a ty mówiąc mi, że nie jesteś cukrzykiem, wprost mi mówisz, nie, to po prostu jest Mogłeś na maksa skłamać, ty jesteś aktorem, ty umiesz to robić. Dlaczego nie powiedziałeś, że jesteś cukrzykiem? Dlaczego? Nie jestem. Okej, okay, spokojnie, kurwa. Spokojnie. Ja wiem, że dopiero wstałeś i może jakby... Może ci humor ktoś zepsuł. Czy możecie być wszyscy ciszej? Tomasz Kot wstał, przestańcie go kurwa budzić. Jakby mógł skłamać... sobie tutaj śpiocha wyciągnąć, bo naprawdę źle wygląda. Wow. Boże. I jeszcze, ty masz 2 metry wzrostu w pierwszym rzędzie usiadłeś, co? Wiesz, jak ty z wszystkich, to jest absolutnie... Ja chcę, żebyś wiedział, ja nie podobała mi się zimna wojna. Chcę, żebyś wiedział, bo bardzo... Wolę Prokopa. Czemu ty jesteś zły? To zły? Nie możesz być zły. To ty spałeś. Nie możesz być zły. Nie możesz mieć takie jakby, o, ja nie chcę tutaj być. Ty spałeś, usiadłeś w pierwszym rzędzie, to jest twoja wina. Co tam? Opowiadaj. Jestem tutaj dla ciebie. Co się dzieje? Dlaczego spałeś? Zmęczony jesteś? O co chodzi? Dlaczego nie chcesz mówić? Ciężko jest mówić, jak nikt nie napisze linijek, co? Ciężko, o, to wtedy masz takie, o, nie mam nic do powiedzenia! O, przepraszam, usiadłem w pierwszym rzędzie! Nie. Co tam? Wszystko dobrze? Nie, okej, spoko. Nie, elegancko. Cieszę się, że tu jesteś. Nie do końca się cieszę. Spałeś i ten... Czy ty kupiłeś bilet? Czy... Nie mów mi, że ci daliśmy bilet. I ty jeszcze poszedłeś... Czemu ziewasz? Nie ziewaj, nie idź spać. Czemu? Ty się czujesz niekomfortowo? To jest nagranie. Nie módl się, nikogo tam nie ma. Jesteśmy teraz, tylko to się dzieje. Tylko to. To jest rzeczywistość. To już nie jest sen. Co ty robisz? Dostałeś zaproszenie i poszedłeś spać. Ja chciałbym tylko na boku powiedzieć, że wysłaliśmy wielu ludziom zaproszenie. I w sensie, że nikt się nie odezwał do nas. Była jedna osoba, która się odezwała do nas i powiedziała, że przyjdzie. I to właśnie był pan Kot. I chodzi mi o to... Duży błąd! Na nie przyszedłeś! Nikt ci tu nie chce! Nie, żartuję, chcemy cię. Myślę, że z tobą to będzie więcej wyświetleń, tak szczerze. Ale nie chcesz też ukrywać, że ja dźwigam tą rozmowę na swoich barkach. Na razie bardzo kurwa mało dałeś. Co wolisz, Snickersy czy Marsy? Kto jest najgorszym polskim aktorem? Powiedz szczerze. Kto jest najgorszym? Gdyś musiał wybrać. Wybierz jednego, takiego, którego znam. Powiedz i patrz się tam. Polański był p***em czy nie? Wow. Wiesz o tym? Ty wiesz, ty byś wiedział. No co, nie wiesz? Nie wiesz czy nie był? Co mówisz? Nie, no wiemy, że był. Co ty mówisz?
Nie tłumacz się, ty też tam byłeś. Byłeś tam? Byłeś tam, co się dzieje? O, nie, ten segment... Ja jestem totalnie z panem, w sensie... Niania super, naprawdę. To jest tak, że... Jeden z moich ulubionych... Nie, chodzi mi o... Ja jestem totalnie... Ja wiem, co się dzieje, ale to... Nie, wiem. Czemu ty się wstydzisz? Wstydzisz się trochę, widzę. To ciężkie dla mnie, no. Ja widzę... Jestem cały spocony, ja nie mogę tego wytrzymać. Chcesz zobaczyć coś śmiesznego? Tomasz Kot? Jesteś... Co? Co? Dlaczego? Czy ja jestem ten zły? On poszedł spać! Co ty mi buczysz? On poszedł spać, dlaczego? Przeproś mnie! No tak! Ty chodzisz spać i co? I teraz wy na mnie buczycie? Co ja złego zrobiłem? Nie poszedłem spać specjalnie. To nie pomaga sytuacji! To nie pomaga! Przestańcie! To nie pomaga sytuacji! Muszę dojść spać! Wiesz, jak on Michał Leja ma niską pewność siebie? On myślał, że nikogo tu nie będzie. A on zaczął mówić, ty poszedłeś spać. O, tak! O, tobie wszystko wolno! Nie, nie! Gdybyś ty poszła spać, tak samo bym się do ciebie do... Opowiadaj, czemu spałeś? Jakie miałeś sny? No mów! Żałujesz, że głosowałeś na PiS? Co? Nie głosowałeś, tak? Teraz nie? O, co jest? Dlaczego nie rozmawiasz ze mną? Ja czuję, że się źle bawisz. Ja myślałem, że ty się źle bawisz. Ja czuję, że odkąd wstałeś, się bawisz coraz gorzej. Ja myślałem, że ty się źle bawisz. Dlaczego się na mnie patrzysz? Spójrz się na mnie. Porozmawiajmy. Mars czy Snickers? Co wolisz? Marsy czy Snickersy? Odpowiedz, to nie jest znaczące. To jest po prostu, będziemy wiedzieli, co Tomasz Kot lubi. Fajne w ogóle Adidasy. Kot w butach. Co? To po prostu... A co, a nie masz zdania? Masz jakieś zdanie na jakikolwiek temat? Masz zdanie na jakikolwiek temat? Masz zdanie... Jakiekolwiek. Nie masz zdania na żadne pytanie? Ja ci... Pozwól, jedno pytanie po prostu odpowiedz. Na jakiekolwiek pytanie odpowiedz. Ja widzę, że jest niezręcznie. Ja sobie było już widzę, że jest na... Niezręcznie. No dobra, nie szkodzi. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Spójrzcie na mnie. Ja ci zadam jedno pytanie i po prostu mi odpowiedz. Jaka jest twoja opinia na temat Boga? Ten z nami, ten przeciw nam. Wołają ludzie i mi każą się określać. W gąszczu pytań zostawiony sobie sam. Pragnę zrozumieć, po co ta agresja? Czy ja zawsze muszę mieć jakieś zdanie? Co pan myśli, panie kocie? Czy śnieg żółty można jeść? A skrobanie to jest zabieg czy zabicie? Na lewego laga, wstyd to czy odwaga? Zdelegalizować czy powinni TVP? RMF czy ZK, T-Mobile czy Netia? A reklama dla aktora to s**nie się. Która nakładka mnie lepiej wyraża? Czy Matkę Boską tęcza obraża? Czy dente musi być zawsze al dente? Czy kot prezesa będzie prezydentem? Czy humanitarny jest ubój rytualny? Czy mój występ tutaj jest katastrofalny? Dlaczego meteoryt zawsze spada na Manhattan? I kto nazwał się sklepów Lewiata? Tak jest! Jedną odpowiedź na wszystkie te pytania. Nie mam zdania. Dzień dobry, proszę Państwa. Ciężkim sercem przychodzi mi nagrywać ten filmik. Nigdy nie chciałem nagrywać czegoś takiego, ale prawda jest taka, że po prostu ostatnimi czasy wyświetlenia mi zaczęły spadać i uznałem, że to jest właściwy moment na to, żeby pokazać swój kompas moralny. Długo się przygotowywałem do tego filmiku i po obejrzeniu
Możecie sobie pomyśleć, że to jest bardziej sprawa dla prokuratora niż dla mnie, ale możecie być pewni, że sprawdziłem kanał prokuratora i on ma jeszcze mniej subskrypcji, więc dlatego chciałem, żeby to poszło na mój kanał, ale później Stand Up Polska się zgłosiła, oni mają jeszcze więcej subskrypcji, więc to pójdzie na ich kanał. Proszę Państwa, w latach 2022 Stand Up Polska doszło do wielu przekrętów. Skrzywdzonych zostało wiele osób. Oto cała prawda, dlaczego może postanowiłem odejść. Michał Kępa i Wojtek Fiedorczuk to tak naprawdę jedna osoba. Nikt nigdy ich nie widział w tym samym pokoju, obu jednocześnie. Oczywiście wiele osób powie, że widziało, ale tak naprawdę to, co oni widzieli, to głównie zasługa montażu i umiejętnego posługiwania się lustrami. Udało mi się znaleźć rachunek u jednego z nich, nie wiem u którego, bo to, jak mówię, jedna osoba. Na tym rachunku ewidentnie widać zakup kurtki dwustronnej. Po co komuś taka kurtka? Chyba to oczywiste, żeby wyjść z pokoju, szybko się przebrać i wrócić już jako druga osoba. Sebastian Rent, mój dobry kolega, nagrywaliśmy wiele podcastów razem, ale Sebastian Rent ma bardzo wiele zdjęć z dziećmi. On oczywiście powie, to jest moje dziecko. I oprócz DNA i całej rzeszy faktów, które na to wskazują, nie ma na to żadnych innych dowodów. Co więcej, jako osobisty przyjaciel Sebastiana mogę wam powiedzieć, że jego ulubiona rybka z Nemo to jest Dora. On sam jest panem. Sami połączcie kropki. Maciek Adamczyk. Jest handlarzem narkotyków. Cały czas opowiada o swoich działkach. Działki tu, działki tam. Antoni Syrek-Dąbrowski, główny hopsztapler firmy. To jego można zawsze zobaczyć przy najważniejszych wydarzeniach globalnych. On zawsze gdzieś w tle broi, sączy. Warto też zwrócić uwagę na to, że odkąd zauważyłem, że łatwo tworzyć wykresy, to wraz z przyjściem Antoniego Syrka-Dąbrowskiego do Stand Up Polska akcje zaczęły wzrastać nielegalnie, zatrważająco, szybko. Przypadek? Nie sądzę. Proszę Państwa, to jest bardzo ciężkie dla mnie nagrywanie tego. Ale też to czas dla sponsora. Przepraszam, to jest bardzo, bardzo dla mnie ciężkie po prostu nagrywanie tego. I na ogół bym nie płakał do kamery. Ale teraz czuję, że nie mam innego wyboru. Sponsorem naszego odcinka jest firma cateringowa. Cezary Jurkiewicz. Widzimy go tutaj na zdjęciu. Ale teraz, proszę Państwa, mały eksperyment. Zamknijcie oczy i sobie powiedzcie, czy Cezary Jurkiewicz ma na sobie okulary? Otóż Cezary Jurkiewicz nie nosi okularów. Oczywiście wszystkim się wydaje, że to nieprawda, bo on ma taki kształt głowy. I naturalnie myślimy, o, Cezary Jurkiewicz jest mądry, to pewno nosi okulary. Wcale tak nie jest. Oto kilka zdjęć pokazujących, że nie ma okularów. Nigdzie na tych zdjęciach nie ma okularów. Postanowiłem też zadzwonić do jego okulisty. Sprawdzić, czy rzeczywiście może ma szkiełka kontaktowe. Oto fragment rozmowy. Dzień dobry, z tej strony Piotr Krzymowski, dziennikarz gazety. Proszę pana, chciałbym się spytać o pana klienta Cezarego Jurkiewicza. Jaką on ma wadę wzroku dokładnie? Jak pan przestanie do mnie wydzwaniać? Nie znam Cezarego Jurkiewicza, nie jestem okulistą. Bartek Walos. Oszukuje w karty i jestem mu winny pieniądze. I został Łukasz Kowalski. Biedny Łukasz Kowalski z porażeniem usznym. Niesłyszący, tak chcę, żebyście myśleli. Proszę Państwa, Łukasz Kowalski słyszy wszystko. Słyszy wszędzie. Słyszy lepiej niż nietoperz. Na dowód tego, oto moja rozmowa z Łukaszem Kowalskim. Gdzie wszystko słyszę. Dzień dobry. Kowalski Łukasz z tej strony. W czym mogę pomóc? Słucham.
Proszę Państwa, Oktagon zweryfikuje, co nie? A ty w ogóle lubisz podróżować? Nie, nie jestem fanem kompletnie. I zauważyłem, że to jest dla mnie po prostu. To jest ciekawe. Ty podróżowałeś całe życie, nie? Tak, no. I zwiedziłeś wiele krajów. No, powiedzmy, no. Byłeś w Japonii kiedyś? Nie byłeś w Japonii. Nie, w Japonii akurat nie. Ale byłem w ogrodzie japońskim i bardzo się zawiodłem. W ogóle nie było tam Japończyków. Przecież ja miałem czasami problem ze zrozumieniem innych państw, nie? Innych kultur. Właśnie na to, ta Japonia najbardziej mi przykuła uwagę, bo czytałem o nich i oni mają jakiś zwyczaj, nie wiem dokładnie, czy to jest na zakończenie zimy bodajże, że oni oglądają kwitnącą wiśnię, żeby na powitanie wiosny oglądają kwitnącą wiśnię. I co z tego? Kto tak robi? W sensie, kto siada przed... W sensie, bardzo dziwne mi się to wydało, po prostu sama koncepcja. My na zakończenie zimy topimy marzannę. Weź wytłumacz komuś to za granicę. Zaje, co robicie na zakończenie zimy? Topimy kukłę. W jakim kształcie? Kobiety? Na czasem ją palimy też wcześniej. I kto robi tą kukłę? Dzieci. Co to jest za zwyczaj? Dobry dzień na pozbycie się zwłok. Może takie, co pan robi? Topię marzannę, ale ona oddycha! Wiem! Nie? I też nie wiem, czy znasz tą legendę? Że ponoć kiedyś Andrzej Duda się topił na basenie i wszyscy ratownicy krzyknęli: żegnaj zimo! Bo to kukła, o to mi chodzi. Dobra, nieważne. Chodzi mi o to, że... Tydzień temu byliśmy z tym na Podkarpaciu i ten żart, no nie wszedł. Że tak. Ludzie klaskali, ale Piotrkowi na mordzie, także to była taka różnica, no. To była taka różnica. Ja stary, ja zawsze miałem wrażenie, że jak ja podróżuję, to jakby dzięki temu, że poznaję kulturę innych krajów, to jestem w stanie lepiej zrozumieć własną. Czemu ty nigdy nie podróżowałeś? Znaczy ja zobaczyłem po prostu, że to nie jest dla mnie. I ja się źle z tym czułem, ale to jest okej, jeżeli nie chcesz podróżować. W sensie, ja zauważyłem, że dla mnie podróże są trochę jak pozycja, nie? Jak o tym słyszałem albo to oglądałem, wydawało się to świetną opcją, nie? Ale jak już tam byłem, nagle się okazywało, że to jest niewygodne. Śmierdzi. I nie wiem, czemu zaprosiłem współlokatora do tego. Chodzi mi o to, że każdy patrzy na temat podróży w ten sam sposób. Każdy mówi to samo. O, podróże kształcą, podróże rozwija, podróże są niesamowite. Ja mam tak, kurde, czy ze mną coś jest nie tak, że ja tego nie lubię? I spojrzałem na temat z innej perspektywy i doszedłem do fantastycznych wniosków. W sensie, zobaczcie, kiedy cywilizacja eksplodowała? Japońska w 1945, ale nie o tym mówię. Kiedy się rozwinęliśmy najbardziej jako społeczeństwo? Kiedy przestaliśmy prowadzić koczowniczy tryb życia, nie? Kiedy osiedliśmy? Wtedy wymyśliliśmy najlepsze rzeczy. Nawet wymyśliliśmy sposoby na dalsze podróżowanie. I do czego to doprowadziło? Do wojen? Do niewolnictwa? Do pandemii? To wszystko przez pandemię są przez podróże. Skumacie, gdybyśmy potrafili siedzieć na... Nie musielibyśmy przez rok siedzieć na... Rozumiecie, o co mi chodzi? Dlaczego nie popatrzymy z tej perspektywy? Jest dalej kilka ludów, które prowadzą koczowniczy tryb życia. Jaki oni mają wkład w społeczeństwo? Akordeon o 16 w tramwaju? Możliwość kupienia dywanów na autostradzie? I ratuje to Vicky Gabor. Ale chodzi mi o to, że... W sensie ja mam mocne dowody na to, bo każdy to samo mówi. Każdy mówi podróże kształcą, podróże... W sensie nie patrzymy na dowody, w sensie nie patrzymy na poszlaki. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście program Down the Road, Zespół w drodze. W sensie dużo dobrego można powiedzieć o tych ludziach, ale na pewno nie to, że wracają bardziej rozwinięci. Ja mam mocne dowody. Ja mam mocne dowody. Okej? Okay?
Ja się przygotowałem na dzisiaj. Ja mam jeden koronny dowód na to, że podróże nie kształcą. Bolesne brawa, nie będę ukrywał, ale ja bym był dużo głupszy bez podróży. O. No tak. Nie może, stary, teza, że kurde podróże nie kształcą, to nie jest prawda. W sensie to nie może być. Jest tyle. Języki? A języki? Ja znam ziomka, który 15 lat się uczył angielskiego w szkole i nic nie umie. A znam drugiego ziomka, który poleciał do Anglii na 2 lata i po 2 latach też nic nie umie, ale nauczył się tego w 2 lata. A co chodzi? Podróże. Kształcą. Ale nie podróże uczą cię, stary, wyjść ze swojej strefy komfortu. To jest, co ci dają podróże. Pozwalają ci zrozumieć, że są inne schematy myślenia. Pozwalają ci się zmierzyć z myślą, która może nie do końca jest zgodna z twoją własną. Wiesz, chodzi? To jest to, co ci dają podróże. Wiesz, my cały czas żyjemy według własnej narracji, o, tu jest tak, tu jest... Ale może czasem warto usłyszeć kogoś, z którym się na przykład nie zgodzisz, nie? W sensie, to jest dopiero jakby wartość podróżowania. Ja na przykład, stary, ja ostatnio, stary, byłem w Indiach i poznałem, kurde, mnicha, który mi, wiesz, otworzył oczy na wiele spraw, nie? No tak! No bo wiesz, no bo co my robimy? Wszyscy chcemy uratować świat, nie? Wszyscy mówimy, o, świat umiera! Świat umiera! Zwierzęta wymierają! I co my z tym robimy? Co my z tym robimy? Nic nie robimy z tym! Co my robimy? Zwierzęta wymierają! Ktokolwiek cokolwiek robi? No nie jemy tych zwierząt. W sensie są tu jacyś wegetarianie? Zróbcie hałas, wegetarianie! Proszę bardzo. Tak jest, macie jeszcze siły. Ale nie, rozumiem! Rozumiem, spoko, luz. Starasz się. Jak masz na imię? Wiesz, że tam była jedna osoba, która klaskała. A jak masz na imię? Tak. Jak? Helena. Spoko. Twoi rodzice kochali oranżadę pewno, ale... Spoko. Spoko. Mogłaś o tym... Nie, słuchaj, nie. Starasz się. I uważam, że to jest przynajmniej tyle. Przynajmniej się starasz, przynajmniej robisz coś. Nie, bo co my robimy? Nic nie robimy, co by naprawdę pomogło. O, ja segreguję śmieci. To nic nie daje. Moja żona segreguje, a jej tak wrzucam do jednego kubła. To nic nie daje. Wszyscy chcemy uratować tego niedźwiedzia polarnego. Co, Helena? Ten niedźwiedź polarny. Wszyscy chcemy go uratować. Ten niedźwiedź polarny, ten, który ma wielkie oczy. I idzie i ma takie, mamo, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, mamo? Jestem taki samotny. Jestem taki samotny. Zimno mi. Ciepło mi. Ciepło mi się wszystko roztapia. Ciepło mi, mamo. Ma jedną łyskę wokół. Pomóżcie mi. Ja bym go tego niedźwiedzia polarnego. Bo gdyby okazało się, że niedźwiedź polarny jest smaczny, to by było więcej niedźwiedzi polarnych. A co, a mylę się? A nie mam racji? Helena, jakie są najpopularniejsze zwierzęta świata? Kury, krowy, świnie? Co je wszystko łączy? Są silne, że są mądre? Duży błąd! Są k***a smaczne! Moim zdaniem zwierzęta powinny bardziej kusić. Jeżeli chcą przetrwać, chcesz pomóc temu niedźwiedziowi, włóż mu saszetkę ketchupu do pyska i nie chodzi po tym lodzie na zasadzie Powinniś mieć większą ilość zwierząt. Kebab sowy to nie jest świat, który chcecie... Ona już sama się kręci. Ona chce być zjedzona, jedzmy większą. Panda, niech się macza w sosie sojowym, ma już blisko. Jedzmy wszystkie z... Łabądź! Niech się solą sypie, ma już szyję do tego, ewolucja to podpowiada. Niektóre zwierzęta to kumają, niektóre zwierzęta... O, ja ostatnio potrąciłem sarnę. Wcale nie! Ona ci wbiegła pod koła, wiedziała, że masz grilla. Masz mieć większą ilość zwierząt. Powinieneś mieć wszystkie zwierzęta. Oprócz nietoperzy. Nie wiem, kto f***ł nietoperza, ale w słowie nietoperz jest słowo nie, więc... Dawało mi się to oczywiste. A niedźwiedź? Mówiłeś... Powiedziałem miś polarny Michał Leja! O, tak! O, śmiejcie się, opowiedz, o,
błąd popełnia, ale wy nie rozumiecie! Wy nie rozumiecie, co się dzieje! Ty nie rozumiesz, co ty robisz, Helena! Ty nie rozumiesz, widziałaś, jak te zwierzęta są traktowane, Helena? Widziałaś to? Jak świnie są traktowane, jak krowy są na metrze kwadratowym! Nigdy nie zobaczą słońca, nigdy nie rozprostują nóg! Wiesz, jak one się czują? Jak... O tak! Potraktujcie ciszą to porównanie! Powiedzcie sobie, o Piotrek, niesmaczny ten żart, tak? Moje słowa was bolą, a wasze czyny mnie bolą bardziej! To, co wy robicie tym zwierzętom, jest absolutnie karygodne. I czelność wasza, żeby mnie oceniać, kiedy ja ze zgliszczy waszych grzechów naprawiam ten świat, wy k***y. O, tak! Nie rozumiem! O! Co to jest za ty? Co to jest za ty? Kurwa, tobie się rodzi myśl w głowie i cię boli? O chuj tu chodzi? Dlaczego co? Helena! Gdyby twój brat był codziennie gdyby codziennie twojego brata! Codziennie, dzień w dzień, noc w noc, codziennie go bez przerwy, bez pauzy, bez niczego, go bez lubrykanta, codziennie, dzień w dzień, od rana do nocy, od nocy do rana, twojego brata! To czy ty chociaż raz też nie powinnaś być? Rozłóżmy ten ciężar! Bobry mają za dobrze! Rozumiem! O nie! O, ja byłem w Chinach i widziałem je kiedy psa i to było takie okrutne, to takie okrutne. Ja bym wpi***ł labradora! Ja nie mam z tym problemu, ja lubię słodkie. Ludzie, obudźcie się! Otwórzcie oczy! Do k***nędzy! Zwierzęta! Jedzą zwierzęta! Tygrys! Dziennie! Jest 100 kilo mięsa! To jest 200 półkilowych kur! Zjedzmy jednego tygrysa! Uratujmy 200 kur! Tak. Tak mi ten mnich w Indiach mówił. Ale ty jesteś głupi, Boże Święty, to jest niesamowite. Ale to jest to, stary, ja jestem tak samo głupi jak ty. Jestem tak samo, ty jesteś tumanem, ja jestem tumanem, stary. To nas łączy. To jest miło. Ale to różnica między nami. O tym mówię, od samego początku. Jeszcze raz to powiedz. Różnica między nami. Nie, poprzednie zdanie. Poprzednie zdanie powtórz jeszcze raz. Tylko nic nie zmieniaj. To nas... Ty jesteś tumanem, ja jestem tumanem. Tak jest! Można by powiedzieć, że to jest taki... Tuman show! Dziękuję, dzień dobry, wróciłem. Ale stary, zobacz, co się tutaj wydarzyło. My się różnimy na każdym poziomie. Na każdym poziomie się różnimy. A mimo tego... Potrafiliśmy razem stworzyć ten spektakl, stary. Czy to nie jest piękne? To jest fajna myśl, podoba mi się ta myśl. Nigdy o tym nie pomyślałem wcześniej. No i fakt, że to wypływa z mojego serca prosto, że to nie jest przygotowane, że my nie wiedzieliśmy, że to teraz tutaj powiemy, że to wszystko jest tak spontaniczne. To prawda, no. Fakt, że po prostu chcieliśmy zaufać widowni, że ona sama to zrozumie i że nie trzeba było tego mówić na głos, ale... Rzeczywiście, w gąszczu głupot płynie tutaj jakaś taka rzeka mądrości. Mówię to jako widz, nie? Ja ci powiem szczerze, że dla mnie robienie tego projektu z tobą było jedną z najważniejszych rzeczy, jaką w życiu zrobiłem. I fakt, że mogłem to robić z tobą, było absolutnie kluczowe. Kocham cię. Kocham cię na zawsze. No różnimy się, ale...
ale o tym mówię od początku, stary, że mimo różnic potrafiliśmy się dogadać, bo jesteśmy jednym gatunkiem. No, bariery są sztuczne między nami, między całą ludzkością nawet. Bariery językowe to jest, stary, możemy je przełamać. Zobacz, ja na przykład uwielbiam grę papier, kamień, nożyce, bo ona jest tak prosta, że gdziekolwiek pojadę, do jakiegokolwiek kraju, to się dogadam tą grą, bo wszyscy skumają te trzy symbole. Mogę się dogadać, mogę się targować. Stary... To nie jest... Wiesz, w sensie... Nie jest prawda to, co mówisz. Papier, kamień, nożyczki nie gra się wszędzie tak samo. Wiem, że to nie jest kluczowe w tym całym wywodzie, ale papier, kamień, nożyczki nie gra się wszędzie tak samo. Zdajesz sobie z tego sprawę? Oczywiście. W Malezji grają w słoń, człowiek, mysz. Bez kitu, nie wymyślam. Człowiek się boi myszy, mysz się boi słonia, słoń się boi... Jest jakiś taki inny trójkąt, nie wiem, jak pokazują, ale nie gra się wszędzie tak samo w papier, kamień, nożyczki. To jest właśnie wspaniałe. To jest właśnie jakby ten świat. Stary, grałeś kiedyś w Peru w papier, kamień, nożyczki? Nie wiem, ale byłbym, stary. No, ja byłem na mistrzostwach świata w Peru w papier, kamień, nożyczki i było, stary, niesamowicie. Polska zajęła 14 miejsce. Było 14 uczestników. Nieważne, stary. Ja ci mogę pokazać, jak grać w Peru. Połącz stoliki, posprzątaj chwilę scenę. Stary, to jest to. My zawsze mamy takie poczucie, że jakby cały świat jest taki sam, wszyscy grają w papier, kamień, nożyczki tak samo, ale to nie jest prawda, nie? W sensie, no, cały świat się zmienia. Kółko i krzyżyk. Nie zawsze było kółko i krzyżyk, nie? Kiedyś było po prostu kółko. Później dodali krzyżyk, bo było za dużo remisów. W Peru papier, kamień, nożyczki gra się w ten sposób. Świadkami, jak Piotr i Magdalena zwiążą się świętym belzem małżeńskim na jakiś czas. Umówmy się, nie wiadomo, ile będzie to trwało. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej, ale 50% w Polsce związków i małżeństw aktualnie kończy się rozwodami, więc z matematyki wynika, że przynajmniej jedno z was będzie w szczęśliwym związku, więc to jest fajne. Utrudnia, Michał, utrudnia, jedziesz.
Ale patrz co robi Michał, Adaman. O, właśnie o to chodzi. Partie prawej i lewej ręki gramy naprzemiennie, zaczynając od lewej. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Spróbujmy trochę szybciej.